Cześć wszystkim, z tej strony Sarawi. Dzisiejszy temat nie powinien być jakimś wielkim zaskoczeniem. Będziemy robić kartki świąteczne. Ogólnie jakoś nie mam wielkiego zwyczaju robienia kartek świątecznych. Raczej nigdy mi to zbytnie nie wychodziło. Ogólnie jakoś nie jestem zbyt dobra w DIY. Definitywnie bardziej mi odpowiada rysowanie po prostu pełnych rysunków kolorowych i cóż, samo to wyklejanie i tak dalej mnie średnio bawi, a jak już to zazwyczaj nie jestem do końca zadowolona z efektu. Tym razem jednak stwierdziłam, że no po pierwsze może być całkiem ciekawie, jeżeli spróbuję coś takiego zrobić na nagraniu, a po drugie miałam pewien misterny plan, no mianowicie całą kompozycję skupię na rysunku, więc będzie w zasadzie więcej rysowania niż wyklejania. Oczywiście klejenia też trochę było, wymagało to jakby jakiejś w miarę ogarniętej kompozycji, wycinania i tak dalej, no ale zobaczycie. Możecie też zauważyć, że coraz bardziej oswajam się z moim nowym stanowiskiem pracy i mam nadzieję, że ta jakość, w jakiej obecnie oglądacie, będzie już ostatecznym wizualnym efektem, jaki ewentualnie jestem w stanie osiągnąć, ponieważ wszystkie elementy, mianowicie światło, kamera i tak dalej, mam już wszystko załatwione, zamontowane i teraz jedynie ewentualnie bawię się ustawieniami, żeby to wyszło jak najlepiej. W ogóle, jeżeli macie jakieś pomysły, co jeszcze można zrobić właśnie z tymi nowymi możliwościami, jakie nowe filmy chcielibyście ewentualnie zobaczyć z kamerą, to jestem bardzo ciekawa waszych pomysłów i otwarta na propozycje. Nie pokażę twarzy, ale na przykład mogę zrobić przegląd szkicownika. Zastanawiałam się, czy nie zrobić jakiegoś filmu z przerabianiem lalek, bo kiedyś to robiłam, a dawno temu i chciałabym trochę się poprawić, bo tamto nie wyszło mi zbyt dobrze. Wracając do tematu świąt, to cóż, mam nadzieję, że wasze przygotowania idą równie wesoło co moje. Szczerze, zazwyczaj mam taki problem, że w zasadzie do samego końca kompletnie nie jestem w stanie poczuć tego klimatu świątecznego, a w tym roku jakoś, nie wiem, w sumie od początku grudnia wszystko widzę w czerwono-zielonych kolorach. Także przyznam, że jestem całkiem zadowolona i w sumie to się cieszę. No poza tym cała ta otoczka, między innymi związana z tym, że robię coś świątecznego, tak? Rysunki w ogóle to również wprowadza w ten nastrój. Poza tym jest mi wiecznie zimno, więc fajnie się siedzi z kocykiem i kakałkiem. Sympatycznie. Machnijmy jeszcze szybko takie sprawy organizacyjne, bo tak jak mówiłam kiedyś, dawno temu, na święta będzie kolejny live. Przede wszystkim jednym z powodów do tego jest to, że przez święta chciałabym sobie popracować nad kilkoma innymi rzeczami i nadgonić, a live'y nie wymagają ode mnie tak dużych przygotowań, a poza tym chciałabym zrobić taki jakby, nie wiem, takie live'y piątkowe wydają mi się bardziej uroczyste. Dziwnie to brzmi. Ale w każdym razie w przyszły piątek nie będzie normalnego filmu, tylko będzie właśnie live o godzinie 18:30. Zobaczymy, co zrobimy. Być może pojawi się na początku ankietka, co chcecie, żebym narysowała. Więc to jest jedna z niewielu okazji, kiedy na żywo macie okazję głosować, co mam narysować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy improwizować, będzie śmiesznie. Także serdecznie was zapraszam i mam nadzieję, że sporo osób się pojawi. Tym samym oczywiście wyzwanie tygodnia, które pojawi się w dzisiejszym filmie, będzie trwało 2 tygodnie. Macie więcej czasu na zrealizowanie go, jeżeli wam się oczywiście spodoba i jeżeli będziecie chcieli wziąć udział. Jeżeli chodzi o pracę, to miałam do zrobienia 2 kartki, ponieważ robię je dla swoich rodziców. I zebrałam zamówienia, co będą chcieli na tych kartkach. Tak, to nie jest jakaś wielka tajemnica. I dostałam sugestie renifera i elfów świątecznych. Możecie też zobaczyć, że na początku kombinowałam z różnymi szkicami i ogólnie wydaje mi się, że taki styl, jaki obecnie obrałam, jest w miarę ogarnięty. Zastanawiałam się, czy nie zrobić czegoś takiego bardziej uproszczonego, co nie, że jakieś tam guziczkowe oczka, ale ostatecznie jednak, no cóż, bardziej mi przypadło do gustu coś bardziej już w sumie podchodzącego pod taki mój normalny styl. Ewentualnie troszkę uproszczony, tak? Bo te oczy nie są jakieś specjalnie skomplikowane, jednak zazwyczaj robię je trochę inaczej. Pamiętacie, jak ja dawno nie kolorowałam promarkerami. Naprawdę się stęskniłam w sumie. Co jest trochę smutne, bo ostatnim razem, kiedy kolorowałam, to potem sobie zamówiłam dodatkowy zestaw z pełną gamą odcieni szarości i nie miałam w sumie ostatnio zbytnio okazji z nich korzystać, także definitywnie będę musiała to pozmieniać. No, ostatni raz to było z tą mozaiką smokową, ale no umówmy się, to nie jest rysowanie, tak?
Troszeczkę się martwiłam, że wyjdzie mi zbyt takie płynne cieniowanie. To znaczy, płynne cieniowanie jest spoko, tylko w takim przypadku, kiedy jest niezamierzone, to wychodzi trochę kijowo. I starałam się zrobić większy kontrast na zagięciach, tak żeby to wyszedł taki pseudo cel shading, ale nie do końca. Zresztą, no cóż, chyba po prostu wyszłam z wprawy, tak. Zatem, no nie wiem. Bardzo mi się spodobał pomysł, żeby do rogów renifera były poprzyczepiane różne takie pierdółki, jakieś bombki i tak dalej. Wydaje mi się, że to ciekawie wyglądało, a powód do tego był po prostu taki, że to za mało szczegółów było na tej postaci. Szczególnie w porównaniu z elfami, które są tutaj dwa. Jakoś jeden wydał mi się zbyt nudny. O ile renifer, no to zajmuje całe to kółeczko niby, tymi swoimi rogami i tak dalej, o tyle taki jeden elf po prostu, no nie bardzo było co z nim zrobić. Więc wyszła mi z tego taka pseudoscenka. W sumie najpierw się zastanawiałam, czy elfy przypadkiem nie powinny mieć czerwono-zielonych wdzianek, ale ostatecznie ogarnęłam, że nie bardzo mi to nawet pasuje, bo jak możecie zauważyć, starałam się zachować taki fajny balans, kontrast między obydwiema kartkami. Także tutaj mieliśmy czerwony z niebieskim kółeczkiem, a tutaj niebieski z czerwonym kółeczkiem. Dodałam jeszcze na dole te takie zielone liście, matko, nie wiem jak to się nazywa, ostrokrzew? Cokolwiek. W każdym razie bardzo mi tutaj pasowało, no i jakby dopiero po tym jak zrobiłam ten ostrokrzew, skapnęłam się, że halo, skoro i tak już tutaj daje zielony, to dlaczego nie mogę zrobić elfów zielonych? No, ale było już za późno. Poza tym wydaje mi się, że tak wygląda to mimo wszystko lepiej. Ale się stresowałam, że przy klejeniu coś zepsuję. Ale na szczęście robiłam wszystko na takim dosyć grubym papierze, więc no, wyszło w miarę ogarnięcie. I przyznam szczerze, że po raz pierwszy jestem tak mega zadowolona z efektu końcowego. Kleju starczyło mi praktycznie na styk. Ostatni element, jaki przyklejałam, dosłownie już na takiej minimalnej końcówce i się mega stresowałam, że mi nie wystarczy, ale wystarczyło, także sukces. I cóż, mam nadzieję, że być może to zainspirowało was trochę do stworzenia własnych kartek, bo nie chciałam z tego robić takiego stuprocentowego, jak zrobić taką kartkę, bardziej wam pokazać proces tego, co ja robiłam w tym przypadku. A tymczasem zostawiam was z końcówką nagrania, wyzwaniem tygodnia, które będzie tematycznie zimowe i życzę wam wesołych świąt. Witam w wyzwaniu tygodnia, gdzie co tydzień podrzucam wam nowy, dziwny pomysł na rysunek. A dzisiejszy temat brzmi... Bałwan. Grający w hokeja z pingwinem. Jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w wyzwaniu, prześlijcie swoją pracę na sarawistudio.wyzwanie@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. Pozdrawiam! Dzięki za dotrwanie do końca. Jeżeli film wam się spodobał, zapraszam do subskrypcji kanału, gdzie co tydzień w piątek publikuję nowe filmy. Zerknijcie też na mojego bloga sarawistudio.pl, wrzucam tam dodatkowe materiały, szkice i rysunki w pełnej rozdzielczości. Na dziś to wszystko, do następnego razu, pa pa!